Miniono środę w godzinach przedpołudniowych powiadomiono policję o podłożeniu bomby w pomieszczeniach włoszczyńskiego sanepidu. Sprawca tego głupiego żartu nie zdawał sobie chyba sprawy z kosztów takiej akcji. Kosztami tymi obciążeni będą wszyscy podatnicy, nawet ów żartowniś. Bliższych informacji o tym zdarzeniu udzielił nam aspirant Henryk Fryśny. W godzinach przedpołudniowych przed przychodnią rejonową było duże zamieszanie. Czym ono było spowodowane? Właśnie w dniu wczorajszym, kilkanaście minut przed godziną 12, pani obsługująca centralę telefoniczną w ZOZ-ie w Olsztynie odebrała sygnał o podłożeniu w biurach sanepidu wolsztyńskiego bomby. W związku z tym policja, jak zawsze, do takich spraw po otrzymaniu od tejże pani sygnału podchodzi bardzo poważnie i w związku z tym, z tą informacją, z tym... Należało po wyprowadzeniu ludności, pacjentów i lekarzy, którzy oraz pielęgniarek, które tutaj się w tym budynku znajdowały, no należało po prostu odciąć gaz w tym budynku, energię elektryczną i przystąpić do rutynowych w tym przypadku czynności. Mogę tylko powiedzieć tutaj, że sama ewakuacja wszystkich osób przebywających w tym budynku przebiegła bardzo sprawnie. Osoby te przemieściły się w strefę bezpieczną. Za tą właśnie taką sprawną ewakuację chciałem tym wszystkim ludziom podziękować. Chciałem po prostu no, powiedzieć, że ludzie ci zrozumieli, że jest to konieczność i moment no, niezbędny w takim przypadku. Do znalezienia na pewno materiału wybuchowego sprzęta została specjalna ekipa, tak? Zawsze w takich przypadkach angażowana jest specjalna grupa z Komendy Wojewódzkiej Policji, która wyspecjalizowała się i jest wyspecjalizowana m.in. w poszukiwaniu ładunków wybuchowych. Wszystkie pomieszczenia znajdujące się wewnątrz tego budynku, jak i na zewnątrz zostały przeszukane i po około 2 godzinach obiekt został przywrócony do normalnego funkcjonowania. Czyli nic nie znaleziono, można tak sądzić? Po prostu był to alarm fałszywy, zresztą jak dzisiaj widać, obiekt ten już funkcjonuje normalnym swoim trybem, przy czym no, chciałbym powiedzieć, że w związku z tym wczorajszymi działaniami na pewno wiele ludzi było zawiedzonych. Trzeba było ludzi chorych, którzy tu się zgłosili do lekarzy, usunąć. Tutaj się zgłaszali również ludzie, którym wyznaczono termin komisji lekarskich. Po prostu no, ci ludzie tutaj w tym obiekcie tych swoich spraw nie mogli załatwiać. Była to niesamowita i duża uciążliwość dla personelu tego obiektu i ludzi, którzy tutaj z pomocy tego personelu korzystają. Czy często zdarzają się takie nabieranie? Po prostu no, w naszym przypadku nie jest to zbyt częsty. Jakieś częste zdarzenia, ale każde, nawet jedne tego typu zdarzenie, no jest, po prostu pociąga za sobą wiele komplikacji, wiele utrudnień, a także kosztów, za które podatnicy wszyscy muszą zapłacić, bo no, koszty były związane na pewno z użyciem policji, z użyciem straży pożarnej, energetyki, a także z przyjazdem grupy z Zielonej Góry. Także koszty społeczne są znaczące. Czy policja będzie próbowała znaleźć tego doniemanego? W każdym przypadku policja prowadzi czynności zmierzające do ustalenia osoby, która po prostu taki sygnał przekazała. W tym konkretnym przypadku no ja uważam, że jest to szczyt głupoty ludzkiej, bo jeżeli ktoś miał na myśli zrobienie krzywdy, być może tym pracownikom, że przerwie im pracę w tym sanepidzie, to jednak nie tyle zrobił krzywdę tymże ludziom, co pozostałym ludziom, którzy Bogu ducha winni z tego obiektu tutaj skorzystać nie mogli w dniu wczorajszym. Tutaj znajduje się stacja pogotowia ratunkowego i to jest tragiczne, że tą stację również należało ewakuować, w związku z czym ona nie funkcjonowała. Należało szybko przenieść ją w inne miejsce, do szpitala rejonowego. Tutaj słowa uznania pod adresem i dyrektora ZOZ-u, i dyrektora pogotowia, lekarza doktora Koberskiego, który tutaj nam pomagał w tych całych działaniach i sądzę, że w miarę to pogotowie poza swoją właściwą siedzibą funkcjonowało i tym osobom, które oczekiwały pomocy, tej pomocy udzieliło. Jakie konsekwencje czekają domniemanego
sprawcę. To znaczy, ja tylko mogę apelować do rozsądku ludzi, ażeby takie typu przypadki się nie powtarzały. Jest przepis karny, który pozwala po ustaleniu sprawcy za złośliwe wywołanie interwencji, złośliwe i niepotrzebne wywołanie interwencji, ukarać. Karze się w tym przypadku nie tylko grzywną, a grzywna ta sięga do 15 milionów złotych, a także nawiązką. Nawiązka może być również wyznaczona do granicy 10 milionów złotych. Przy czym należy tu się również liczyć z tym, że ewentualny sprawca tego typu bardzo głupiego, tak można nazwać, dowcipu, poniesie również koszty związane z całością organizowanych działań. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.